jest? Jest sito. Pianka jest, ręcznik jest. Ciuchy na przebranie są, wykrywacz jest. Rękawiczki są, torba jest. Dobra, jeszcze tylko pasek na głowę dla Łukasza. I jedziemy. To ja nie pojadę. Wybiła szósta. Jak ja to kocham. No więc dobra. To nowo zrewitalizowane kąpielisko, na którym kąpałem się za dzieciaka. Zawsze chciałem sprawdzić to jeziorko, tylko niestety, znaczy jeziorko, kąpielisko. Tylko niestety było strasznie zarośnięte. I sam jestem ciekaw, co mnie tu czeka. No to zaczynamy. Kurczę, nie wydawało się, że będzie tak zaraz głęboko. A tu proszę. Woda jest rześka, bym powiedział. Chyba jedzie kolega Łukasz. Zgadza się. No ale co jest? Czy tu są sygnały? Wykrywacz mi działa. Tutaj jest zupełnie cicho. O, coś tu gdzieś przeburkuje. Halo, sygnały. Nie, no co jest? Żadnego sygnału nie ma. I cisza. Tutaj dopiero pierwszy sygnał, 44 jak na 2 złote z PRL. Co się tego naszukałem? Ale tam jest jeszcze jeden sygnał. Co tu jest? 10 groszy współczesnych. No nic, szukamy dalej. Sygnał 52, 55. Woda już mi prawie wlatuje do buzi. Dobra, niby w sicie. Mamy. Co mamy? 2 złote mamy. No, no, już mnie puszcza. Po majówce. Jaki skaczący sygnał. Obok tej dwójeczki. Dzień dobry! A my mamy? Wojtek mówi, że to Tereska, a to nie Tereska. Zobaczymy, jak on to jest. I 10 groszy koło dwój. Noxa masz?
Ja chodzę tu na parku pierwszym, ale przełączam już na dwójkę, bo jest za cicho. Ja mam śledzenie włączone, wiesz? Kurczę, woda mi już wlatuje do buzi. A tu cisza. Trzeba sobie jakoś radzić, nie? Żeby w mokrej pianie jechać w autobusie. No i szybki teleport. Jesteśmy na Lubikowie. Co znajdziemy? Znajdziemy złoto. Głupców. Pierwszy sygnał na Lubikowie 38. Wszystko wskazuje na to, że już wykopany. I jest, proszę Państwa, jest. No chodź. Nie mogę wyciągnąć. Jest pierwsza zrywka. No. Do śmieci. I szukamy dalej. 9:10. Kurczę, ja też nie mogę. Niby wykopałem, ale pewnie przeleci zaraz. No jak? Dobra, ja widzę kawałek folijki. Szukamy tylko grubego złota. No i na Lubikowie zaczynamy od jednego grosza. Jeden grosz! Rządzimy. A co tutaj? 39. Pewnie zrywka, ale jeszcze nie kopnięta. Jeszcze nie kopnięte? Nie, tu już mamy. Co to za guziki? Tu mam guzik. Ale tam chyba coś jeszcze. Tutaj jest coś nadal. Dobra, teraz niby już mamy. I kolejny grosik na szczęście. No i dobrze. Z szczeluści jeziora wydobyte 50 groszy. No jestem ze snajpereczką tutaj. Ogólnie tutaj jest wielkie śmietnisko w tym rejonie.
ale jak na razie snajperka sobie radzi zacnie. Coś tutaj jest, czy nie ma nic? Nie ma nic, no. Trzydzieści osiem, trzydzieści siedem. Co to będzie? Co to będzie? Teraz się dźwięk czałkiem skaszanił. No, tutaj mamy moniaczka. Kolejny jeden grosz. No dobra, bawię się dalej. Zadziwia mnie ten ekwinok na tym śmietnisku. 10 groszy. 20 groszy. Razem 30. Kurczę, śmiem twierdzić, że sobie lepiej radzi niż Elipsadeusa. Chyba jeszcze będzie jedna, 10 groszy. No. Ustawiłem sobie reaktywność 8, najszybsza jaka jest w tym ekwinoksie. Dobra, tutaj nie było nic. Ale kopnę jeszcze. No i sobie radzi nieźle. Chyba nie wykopałem, ale tam samo żelazo już zostało. No nie. Był kapsel. No dobra, pobawię się tutaj. Mamy kolejny artefakt z czasów PRL-u jeszcze. Proszę, 5 zł. To nie głęboko. Teraz 57, ale głębiej. A był taki niemrawy sygnał, ledwo go usłyszałem. Jest głębiej. Przepraszam za moje pociąganie nosem, ale mam lekki katarek. Mamy chyba dwuja z PRL-u. No jak? I taki delikatny sygnalik tylko znalazłem w śmieciach. Było głęboko. Tak samo jak tu znalazłem. Też 42. O! Dobra. Wykopany. Kurczę, reszta. No chodź tu. Myślałem, że to było kolczyk, a to jest kółeczko od zapalniczki, które iskry daje. Dobra.
Tutaj ewidentnie ktoś był przed nami, bo widać, jak sito było ciągnięte po ziemi. I omijaka psyki. Nieładnie. To nic. Ja posprzątam. Kapsela. Tak, panie Łukaszu? Tylko 3 złote? Tylko 3 złotka? O. No. Ale i tak jest tutaj przyjemniej jak na tamtym kąpielisku. I tak jest przyjemniej jak na tamtym kąpielisku. No. Tu chyba też będzie kapselek. Nie wiem, czy wykopałem. No dobra, szukamy dalej. Kurna, jeszcze się złotówka uchowała. I ta złotówka uratowała to jezioro. Szalone jakieś. Sygnał 50 parę. No co? Przeleciał? Bo ja tutaj nic nie widzę. No gdzie jest? Oj. O, cicho tu. Prawda, coś malutkiego. Drobniutkiego. Co to jest? Bo już to widzę. Uda mi się to wziąć? Już widzę, to jest skręt. No niestety nie podejmę go. Oczywiście Wojtek nie byłby sobą, nie? Jakby czegoś nie zapomniał. Butów nie wziąłem. Na przebranie. Bo spodnie od kombinitego, od pianki i buty ubrałem w domu. Wsiadłem w samochód i pojechałem. Idziemy się na słoneczko przebrać. No, zaczęłaś działać? Zaczęłaś. No to witajcie na podsumowaniu. Z 2 kąpielisk. 2 złote były jeszcze na tamtym kąpielisku. I 20 i 10 groszy. A na Lubikowie to co widzicie? Złoty 50. Złoty 2 złote. 2 złote 10 i 2 grosze. Plus jakieś PRL. I śmieci. Podajcie do Łukasza. Fortex Bortek. Może coś tam ciekawego będzie czasami u niego. Dobra. Zapraszamy na grupy. Szukajcie, znajdziecie i odkrywcy kąpielisk. I do zobaczenia. Na razie. Hej.